W czasie wakacji, kiedy dzieci nie chodzą do szkoły, czasem trudno jest znaleźć dla nich sposób na kreatywne spędzenie wolnego czasu. Dlatego warto przyjrzeć się ofercie różnych instytucji, które specjalnie na lato przygotowują szereg interesujących propozycji. I tak na przykład w Muzeum Techniki i Komunikacji zorganizowano warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku od 8 do 10 lat. Warsztaty odbywać się będą od 14 do 24 lipca, od wtorku do piątku, w godzinach od 10.30 do 12.30. Plan jest bardzo bogaty, bo planujemy zarówno wykorzystanie materiałów drewnianych, gdzie dzieciaki będą malowały farbami własne pojemniki na kredki, więc też myślę, że to jest prawo dzieciństwa, żeby mieć takie różne elementy wystroju, które są wykonane przez dziecko własnoręcznie. Po pierwsze, to nadaje odpowiedni klimat miejscu, w którym dziecko na co dzień przebywa, czyli ten własny pokój, który niejako jest tworzony przez samego właściciela. Będziemy także wykonywać obraz, owoce lata, czyli wszystko, co związane z wakacjami. Organizatorzy tak starali się przygotować program warsztatów, żeby jak najbardziej nawiązywał do obecnej pory roku. Stąd tematyka związana z przyrodą, sezonowymi owocami, a także, choć o tym pewnie dzieci najmniej chcą myśleć, przygotowaniami do szkoły. W sumie odbędzie się 10 spotkań. Warto wziąć udział we wszystkich, ale można też wybrać pojedyncze dni, te, które najbardziej pasują. Wszystkie informacje są na stronie, jeżeli ktoś chciałby się zapoznać z całym programem warsztatów. Oczywiście nie trzeba się zapisywać na całe 2 tygodnie, czyli na 10 dni. Można się spokojnie zapisać na 1 dzień, jeżeli ktoś na przykład ma tak zwaną lukę w swoim planie wakacyjnym i chciałby przyjść z dzieckiem, załóżmy w czwartek, no to zapraszamy nawet na ten 1 dzień, bo myślę, że warto. Będziemy robić na pewno bardzo ciekawe prace różnymi technikami. Jeżeli rodzic może, to tę odpowiedzialność gdzieś zrzucić na podmioty zewnętrzne, myślę, że nawet w imię porządku w domu warto. Żeby zgłosić dziecko na warsztaty, wystarczy zadzwonić do kasy muzeum. Przy okazji udziału w warsztatach warto także od razu zwiedzić Muzeum Techniki i Komunikacji, szczególnie, że można jeszcze zobaczyć wystawę zorganizowaną wspólnie ze spółdzielnią Społem, a w najbliższym czasie przybędzie kilka ciekawych nowości.